Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia tablicy informacyjnej o naszym ogrodzie. Witam bardzo serdecznie pana posła Michała Jacha. Dobry. Witam zastępcę wójta Zbigniewa Kupisza. Witam panią skarbnik gminy Przewodniczącą Ostrowską. Witam asystenta posła Michała Jacha Dariusza Władysława Sławkę. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, więcej szczegółów opowie nam pani kierownik Arboretum Katarzyna Misiak. Poproszę o zabranie głosu. Tablica jest modyfikowana w ramach projektu, który mamy wspólnie z wieloma partnerami. Tak naprawdę wszystkie informacje o partnerach można znaleźć nie tylko na naszej stronie, ale również w gablocie bezpośrednio przy wejściu, dlatego że cała promocja wiąże się z wieloletnim układem, kiedy partnerzy polscy i niemieccy wzajemnie się reklamują, ale jednocześnie każdy z tych partnerów stara się ograniczyć pewne bariery w dostępie do atrakcji turystycznej, którą jest jego obiekt. Dziękuję, że mogę, przede wszystkim, że mogę wziąć udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Może nie tak ważnym z punktu widzenia Polski, ale cieszę się, że mogę w tym wziąć udział, ponieważ mam osobisty sentyment do ogrodu dendrologicznego. Wielokrotnie publicznie podkreślałem, mam wielkie, niezwykłe uznanie dla całej załogi, która pracuje tutaj w ogrodzie dendrologicznym. Pani dyrektor, która jest wspaniałym organizatorem. Dziękuję władzom gminy za wsparcie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim pracownikom. Ten ogród dendrologiczny to jest wartość dla całej Polski. Tylko jakoś, i tu wyrzucam sobie trochę, że może to się za mało przebija, że za mało Polska wie o tym, ale staram się wspólnie z panią dyrektor, a także z moimi kolegami, posłami również, stworzyć taki jakiś mechanizm funkcjonowania, żeby ogród dendrologiczny miał zapewnioną przyszłość i stałe jakieś dofinansowanie. Ja jestem... Dobrze. Jak pan widzi rozwój naszego ogrodu? Czy możemy liczyć na jakąś pomoc dalszą? No oczywiście, bo taka perła, jaką są Przelewice, to jest coś niezwykłego nie tylko na mapie województwa zachodniopomorskiego, ale w całej Polsce. No i problem jest taki dotychczas, że uzyskujemy tylko pieniądze takie na poszczególne, pojedyncze projekty. To dzięki oczywiście doskonałej pani dyrektor, która umie zabiegać, ale już w tej chwili nastąpił rozwój, już widać, że nasz ogród wygląda coraz lepiej, ale musimy teraz zrobić w kolejnej kadencji, ażeby ten ogród zaczął się rozwijać, żeby osiągnął taki poziom i stał się taką atrakcją nie tylko turystyczną, ale i również naukową, no, o jakiej pewnie pani dyrektor, ale i mnie się marzy, bo jest tu niezwykły potencjał, tradycje wieloletnie, przecież to już trzecie stulecie, i musimy zrobić wszystko, żeby ten ogród uzyskał trwałe finansowanie, czyli niezależnie od budżetu gminy, niezależnie od ilości turystów, którzy tu zostawiają swoje pieniążki, ażeby dyrektor ogrodu nie musiała nie spać po nocach, bo do końca roku jeszcze tyle, a pogoda kiepska, turyści nie dopisali i są problemy. Musimy przede wszystkim przyłożyć się do tego, ażeby stworzyć mechanizm współpracy pomiędzy samorządem a rządem. To nie jest proste, bo ja już rozmawiałem z panem premierem Glińskim na ten temat.
i pomimo dobrej woli mówi, no trochę trudno znaleźć jakieś takie rozwiązania prawne. Musimy nad tym popracować.